No dlatego, że warto mieć jak najwcześniej do czynienia z bardzo istotnym i ciekawym narzędziem. Język jest przecież narzędziem, którym możemy się w trakcie naszego życia w różnych okazjach posługiwać. Jeśli mam do wyboru możliwość dysponowania jakimś narzędziem lub niedysponowania, zawsze wybiorę dysponowanie. Dzieci dzisiaj chociażby stykają się z najrozmaitszymi książeczkami, materiałami dydaktycznymi, kartami pracy w przedszkolach, oglądają wiele różnych kanałów telewizji. Tam wszędzie stykają się z językami obcymi, no przede wszystkim z angielskim. No, niemowlaka na kursy to bym nie zapisywała, ale eksponować takiemu dziecku język obcy, czemu nie? A zatem nie ma tak naprawdę granicy wieku, poniżej której dziecko nie może się nauczyć języka. Tylko oczywiście sposoby, formy uczenia dwulatka, a siedmiolatka, no różnią się od siebie. Tak samo jak formy uczenia siedmiolatka, 27-latka. To też jest niebo, a ziemia. Nie ma zatem wyraźnej bariery. No a od powiedzmy trzeciego, czwartego roku życia, to naprawdę nie widzę przeciwwskazań. W odniesieniu do dzieci zdecydowanie opowiadam się za organizowaniem nauki języka w grupach, nie indywidualnie. Rodzice czasem są przeświadczeni, że dziecko posadzone face to face z nauczycielem wykorzysta maksymalnie cały ten czas i efekty w czasie indywidualnego kontaktu będą znacznie lepsze niż wtedy, kiedy dziecko jest członkiem grupy. No ale to nie bardzo tak, bo w takim indywidualnym kontakcie znacznie częściej oczekiwane jest od dziecka zamierzone, świadome uczenie się, a w tym dziecko nie jest dobre. Wtedy, kiedy jest członkiem grupki, nawet niech to będzie grupka czwórki dzieciaków, to nie musi być piętnastka, niech to będzie w ogóle grupka. Wtedy w tej grupce już można aranżować i angażować dzieci do różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju zabaw, a język mimochodem zupełnie jest wtedy przyswajany. Myśląc o tym, żeby uczyć dzieci języka angielskiego, trzeba koniecznie brać pod uwagę to, że dzieci są istotami różniącymi się od nas. Mają swoje specyficzne potrzeby, na przykład mają w bardzo małym stopniu reprezentowaną u dorosłych potrzebę bycia cały czas w aktywności, potrzebę ruchu, a więc nie można planować dla nich nauki języka w postaci nieruchomych słupeczków, które siedzą sobie gdzieś przy stolikach. Dzieci, realizując główną aktywność, bawią się, a więc trzeba także przy organizowaniu uczenia języka angielskiego trzeba pamiętać o tym, że musi to być zorganizowane w formie zabawowej. A więc dzieci śpiewają piosenkę dlatego, że cieszy je śpiewanie, że śmieszy je śpiewanie, a nie po to, żeby dzięki piosence zapamiętać jakieś słówka. To jest uczenie się mimowolne, niezamierzone, takie, które jest skutkiem ubocznym podejmowanych przez dziecko działań. Ale ci, którzy chcą, aby dziecko opanowało język, muszą warunki do podejmowania tych działań organizować. Dzieci paradoksalnie, wbrew temu, co myśli wielu rodziców, dzieci lubią wyzwania. Dzieci lubią, kiedy stawia się je wobec nowych zadań, kiedy prezentuje im się nowe treści. Lubią, krótko mówiąc, jak ich główki są mocno angażowane. Nie odbierają tego w kategoriach stresu, tylko w kategoriach nowych, ciekawych doświadczeń. U podstaw każdego uczenia się i dzieci, i dorosłych leżą procesy motywacyjne. Po to, żeby motywacja była najpierw wzbudzona, a potem podtrzymywana, musi być spełnione ileś warunków. Dorośli muszą zadbać o to, żeby na przykład znajomość języka jawiła się dziecku jako coś bardzo atrakcyjnego. Ale dzisiaj, jak jeździmy po całym świecie, to bardzo łatwo wykazać dzieciom, że warto język znać. Tylko w trakcie uczenia się języka dziecko
nie jest tak sprawne jak dorosły we w miarę chłodnym, w miarę obiektywnym patrzeniu na siebie. Co to znaczy? Że ma małą świadomość tego, w czym jest dobre, z czym sobie już poradziło, co potrafi, a z czym jeszcze nie. Dziecięce samooceny czasami porażają nas brakiem trafności. Biorąc to pod uwagę, rzeczą niezwykle ważną jest to, żeby w trakcie poznawania języka dzieci dostawały życzliwą, ale jednak informację zwrotną, a zatem informację o tym, do jakiego stopnia udało im się opanować pewne umiejętności, a nad czym jeszcze powinny popracować. Ta informacja zwrotna jest w przypadku dzieci naprawdę niezwykle ważna. Jeśli chodzi o testowanie małych dzieci, to ja mam poglądy niepopularne. Otóż mianowicie sądzę, że to naprawdę dzieciom nie szkodzi, że to nie jest dla dzieci źródłem stresu. To mamusie i tatusiowie przeżywają te testy. Dzieci traktują to jak kolejne nowe doświadczenie, nowe wyzwanie, które przed dziećmi stoi. Oczywiście taki egzamin czy taki test musi mieć formę dostosowaną do wieku dziecka. No trudno organizować 13-latkowi kolorowanie w trakcie egzaminu, ale trudno nie robić tego 6-latkowi, prawda? Proszę Państwa, to naprawdę nie jest tak, że jeśli rodzic chce, aby jego dziecko znało język, to jego obowiązkiem jest w tym języku do dziecka przemawiać. No, zdarza mi się czasem być świadkiem sytuacji, kiedy bardzo nieudolnie posługująca się angielskim matka usiłuje prowadzić z dzieckiem angielską konwersację. To zupełnie nie tak. Niech każdy zajmuje się tym, w czym jest dobry. Ważne, żeby rodzice po pierwsze dawali swoją postawą i swoimi wypowiedziami dowód tego, iż uznają znajomość języka za rzecz bardzo ważną, to po pierwsze, a po drugie, niech stwarzają takie okoliczności i takie warunki, w których dziecko samo będzie mogło się przekonywać, że warto znać angielski.